Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdzy edycji ostatecznej w kampanii ekonomicznej, tej nowej, prawda, czyli kampania podtrzymywania ognia. Przed nami misja druga, droga wzdłuż wybrzeża. Oczywiście gramy na najwyższym poziomie trudności. Misja druga, droga wzdłuż wybrzeża, ja tu będę czytał, prawda, bo mi zapłacono za to, żebym czytał. Podczas podróży wzdłuż wybrzeża na północ natrafili na opuszczone wioski. Pełne niepewności życie kmieci w tym skrajnie skromnym regionie zostało niemal zakończone. Ale kto natrafił? Kapitan pomagał, jak tylko mógł, ale jedna wioska położona na długim, wąskim obszarze okazała się wyjątkowo kłopotliwa. Ale kto natrafił? Co to jest za pierwsze zdanie, że natrafili? Kto natrafił? O co chodzi? Ta wioska raz za razem pada ofiarą żyjących wśród wzgórz wilków. Aby osada mogła stanąć z powrotem na nogi, musimy w pierwszej kolejności pokonać groźnych drapieżników, które są źródłem całego problemu. Nie ma tutaj czasu do porażki, co ciekawe. Jak to wygląda na łatwym, co jest? Osiągnąć żywotność 20, 75, 100, 87. Ej, trochę jak misja 11 z kampanii głównej, nie? Osiągnąć żywotności, nie za dużo. Pobłogosławieni, damy radę. Konsumujący piwo, damy radę. Co tu się dzieje? A, to taka minimapka. A nie, jest taka o, zbrojnych? Pozdrawiamy cię! Elo, byki. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. A, tu jest drogowskaz. Jeden jedyny. Czyli jak tam wyjdą, to gdzie idą? Tu idą, tak? I co wtedy? A, tu mogą zejść. Dziwne miejsce ci zbrojni sobie wybrali na stanie. Chyba, że tu też się będą respiły w jakimś konkretnym miejscu. No dobra, wiecie co? Ja wam powiem zbrojni tak. Mój panie! Idźcie tam. Zmniejszamy prędkość, nie potrzebujemy takiej wielkiej. No, czekajcie, popatrzmy na surowce. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. Morda. O Jezu, ile włóczni dostajemy na start. Bo chyba będzie jakaś tragedia życiowa. Tu kamień. Tu jelonki. Tu żelazo. No żelazo to na jedną kopalnię. Wow, 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 wow. I tyle? Ciu, 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 ciu. To chyba nie wiem, co robić ze składem zapasów. Tutaj, w teorii. Czekajcie, jak się idzie pod... A nie, tutaj trzeba iść. Myślałem, że tu. Jak tu trzeba iść, to nie. I co wtedy? O Jezus, to oni... Ja dobrze rozumiem? Chłop z tej kopalni, że raz to będzie szedł tutaj, 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 tutaj. Tutaj? I tam? Czyli wilki będą go napierdzielać. Czyli o żelazie możemy zapomnieć. Co my tam mieliśmy zrobić? Nic związanego z żelazem. No dobra, ale tak, tu chcemy powycinać drzewa. Ciekawe, czy będą pożary. Ale się przekonamy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czy będą tu takie rzeczy straszne, jak pożar. Mogę tutaj gdzieś coś? Żyjcie sobie tam. Nie ma studni, więc chyba nie ma pożarów. A jaka milutka misja? No myślę, co robimy inaczej? Co tu robimy? Tu robimy wszystko. Jak nie będzie pożaru, ale mogą dowalić, że o, sady jabłonie nie rodzą owoców, sady jabłonie nie rodzą owoców i tak cały dzień. Tego nie wiemy, co tam dowalili w eventach. No myślę, że nie ma co kombinować, jeśli chodzi o skład zapasów. Chociaż korci, żeby tu się rozbudować. Nie wiem, strasznie mnie korci, żeby tu się rozbudować. No chłopak żelaza będzie miał troszkę bliżej. Bo czekajcie, tu już przejścia nie ma, tak? Tu raczej nie. No mówię, jedyne przejście, jak rozumiem. Gdzie ja je widziałem? Teraz ja nie widzę tego przejścia tu. No tu jest. Które prowadzi tu. Chyba, że tu jest zejście. A nie, tu chyba da się zejść. Dobra, tu. To szczerze, tu bardziej bym przesunął skład zapasów. Chyba tak zrobię, wiecie? Pa, pa, pa. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Chyba tak zrobię. Zaryzykuję, no jejku, najwyżej będziemy powtarzać sobie misję dla Beki. Najwyżej sobie będziemy powtarzać.
jeszcze. Nie wiem, co tu się będzie działo dokładnie. Dobra, na razie możemy zwiększyć prędkość. No nie ma targowiska, więc to na pewno jest zawsze trudność. Grasują po okolicy. No tak, lecą z tamtej strony, akurat gdzie wszyscy drwale są. Zapisałem, chodźcie. Na szczęście nie ma ich dużo. Ale mi jelonków nie mordujcie. Mój panie, wilki atakują. Dobra, no jednego drwala tylko zabiły. Nic nie ma tragedii, ale... Skarbca bez zmian. Nasze zapasy żywności kurczą. Pod względem pupa jest. Podwójne ludzie żywią do ciebie. Nasze zapasy. A może przesadzam? Kurczą się, panie. A trzeba było jakiś sad postawić. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Ludzie żywią. A te zdarzenia tutaj dobijają. Nasze zapasy. Dobra, dajcie tak. Kurczą się, panie. Ludzie żywią do ciebie ciepłe uczucia, sir. A z tym drewnem początek jest problem, ale później tu przynajmniej kamień i żelazo będą miały bliżej, jest ładnie do rozbudowy. Tutaj przynajmniej będzie, nie będziemy zawadzać innym budynkom i sady jabłoni będzie można nastawiać. W ogromnej, no może... Wilki grasują po okolicy. Czy to jest misja z cyklu, co 30 sekund wilki grasują po okolicy? No to jest problem, no bo zaraz mi zbrojni zaczną zdychać. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Ja wiem, ja czekam. Drewna. Ja czekam. Prawie nie mamy już żywności, sir. Już mamy. Nie pierdzielić. To mnie boli. A dałoby się chyba lepiej. Sir, spichlerz jest pusty. Dałoby się lepiej, widzicie? Ludzie się znam. Zamek. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No, są bardzo skromne. No, zaraz już się sytuacja ogarnęła. Widzicie? Jest jedzenie. Jest dużo jedzenie, proszę wracać. Po okolicy. Za mało pracowników, aby ten nie wie, co mam to. Dobrze, jesteśmy na plusie, dalej jest popularność. A! Nie, bo chłopcem został sam. Pierdziule te wilki. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. A, tu jakiś głupi kamlot. Za mało pracowników, aby ten obiekt ja mógł wiem. Funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt. Dobrze, mógł że tu to nie jest misja na czas. Twoja popularność rośnie. Za mało pracowników, aby ten obiekt. Możemy się jeszcze pobawić w kolegów. Dobra, już sytuacja opanowana. Leżu powiększają się, sir. Ludzie przybywają do zamysłu. Możemy na razie zrobić tak. Ludzie żywią do ciebie ciepłe uczucia, sir. Wilki grasują po okolicy. W sumie, po co mi kamień? Czekajcie. A, no tak. Do kościółka. Pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy cię. Wykażcie się męstwem. Tak, małe! Interesting. A, tu jeszcze zbrojownia jest do postawienia. Tu nie zmieścimy. Ej, fajna misja. Moim zdaniem fajna może być. No, tu widzicie, jaka sytuacja piękna. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Szkoda, że nie można... Tak zrobimy. Tylko, o nie, nie mówcie, że wszyscy mi zginą. Bo to nam daje dobrą rzecz, no nie można sprzedawać, ale tutaj poradzimy. Jak nie mam czasu do porażki, to... No jeśli te ataki będą się zwiększać, że zaraz będzie, nie wiem, 10 wilków. Bo jak nie, to to nie jest problem, no. Jesteśmy gotowi. Ty, co masz najmniej życia, cofnij się. I teraz idziemy wszyscy tu. I tak robimy, żeby oni się, wiecie, zgrupowali. Fajna misja nawet. Mamy jednego myśliwego. A! Fajnie, lutelku. Fajnie. Może sobie czekasz, nie wiadomo na co. A my drwali nie mamy. Za mało drewna, mój panie. Tak to jest. No dobra. No to tak przedłużam tę misję, wiecie, zawsze dodatkowa reklama się wciśnie, chociażby wszyscy tam boomery twierdzowi, to przecież tak wszyscy siedzicie na adblocku, nie oszukacie mnie.
Ja się nie łudzę nawet, że ja zarabiam na widzach od twierdzy. Nawet się nie łudzę. No dobra, tak, robi się ich więcej już. Okej, zrozumiałem aluzję. Znaczy... Wilki grasują po okolicy. Przepraszam, a ten drugi to... A po to chyba po prostu dwa naraz. Okej. No i straciłem głupio jednego. Wykażcie się męstwem. Mój wielki błąd. Dobra, ale będą drwale, będzie drewno. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Będzie jeszcze mięsko. Pobłogosławieni konsumujący piwo. Dobra. No trzeba iść w jednostki. Bo my... Mogę zrobić jeszcze nowych zbrojnych. Chodźcie zbrojni. Przydacie się tam. Ten, co ma najmniej życia do tyłka. Zapraszamy, w sensie do tyłu. O, bo dostaliśmy jedną ten dodatkowy. Potrzeba nam nowych rekrutów. No wy na razie tam się zbierajcie. Wilki grasują po okolicy. A teraz tylko jeden. To było takie jednorazowe, żebyś się wystraszył głupio. Ciup. No to kamień tylko i wyłącznie do kościółków. No kolegę możemy jeszcze zrobić, żeby był. Żeby robił swoje. Wilki grasują po okolicy. Żyję, aby ci służyć. A wy macie być odbicie, a nie od tankowania, tak to określę. Dobra. No tu raczej szans nie ma na dwa. Wilki grasują. Więc lepiej tak postawić. Pozdrawiamy cię! Jesteśmy gotowi, mój panie! Idziemy wszyscy. Dobra. Ładnie poszło. Zmniejszę trochę prędkość. No i już musimy iść też w to. Chociaż szczerze, moim zdaniem jedno styknie. Tutaj dwa. Dobra. No tutaj to już nie wiem co robić. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Teraz zostawimy kolejny. I kolejny, dobra. I mamy spokój. Ech. Jeszcze piwko miało być, nie? No ale to tutaj piwko, naprzeciwko. Tu na dole możemy iść w piwko. Jest kopalnia. Nie wiem, czy jest... No, myśliwie pomagają też w walce z wilkami ostatecznie. Ale... No i na upartego później tutaj można zaspamować chatkami drwala, czy coś w tym stylu. Wydaje się spoko. Wilki grasują po okolicy. Czekamy na rozkazy. Nie ma przejścia. Wykażcie się męstwem. Szkoda, że tam poszliście. Może się już tu ustawimy bardziej. Dokąd tym razem? Czemu tu nie mogę flagi postawić? A, bo postawiłem chyba te koszary w miejscu, gdzie nie da się dojść, no tak. Potrzeba nam wilki grasują po okolicy. Dobra. Tam. Wyście widzieli wilki. Jesteśmy gotowi! Okej. Okay. No trzeba tego pilnować po prostu, nie? Potrzebujemy więcej drewna. To prawda. Akurat jestem w stanie tu chociaż jeszcze coś dobudować. Dobra, dodatkowo drwali. Znaczy... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No bo no, można zrobić tak, jak to zrobiłem w tej jednej misji, nie? Zabudować tutaj jakoś, żeby wilki nie były w stanie przejść, a że te kamienie tak postawili. Szczerze wątpię, na pewno się da jakoś zabudować. Żeby nie dały rady przejść te wilki, to tylko wilki są. Wilki grasują po okolicy. No, chłop umrze. Albo i nie. Aha, jeszcze. Nikt mi nie umarł? Chyba jeszcze nikt mi nie umarł. Dokąd idziemy?
Późnia. Tak będzie walka o to żelazo. Raz jeden weźmie, raz drugi, nie? Tak to może być. Niestety, niestety. Bo ile kościół tam potrzebuje? No 20? Nie, to szybko pójdzie. Jak na dobrą sprawę. No jeszcze to. Konsumujący piwo. Po błogosławieniu może być problem, bo mamy trochę rozwalonych ludzi, ale... Coś tam się wymyśli. No oczywiście, tak czy siak, w sumie powinienem porobić jeszcze kilka domków. Żeby tych 80 w końcu wcisnąć. Możesz na potrzeba nam nowych rekrutów. Patrzcie tam. Ja gram na bardzo trudnym. Tak. Co to dla mnie? Dokąd ty masz? Wy macie mało życia. Nie ma przejścia? Powiedz tylko. Nie ma przejścia. No i chłop przytankuje teraz. Dobra, nikt nie zginął. Aha. Wilki grasują po okolicy. Gdzie? Co? Jak? A, dobra, bo nie straszcie mnie, że gdzie indziej wyszły. Na nas liczyć. No pan myśliwy chce umrzeć. Patrzcie, jak umiera. Tak, mój. To. Jeszcze nikt mi nie zginął. Jeszcze. Jeszcze. Szczerze, na razie mi się podoba ta kampania. Pierwsza misja była spoko, to też jest spoko. No, pod względem może logiczno-fabularnym to było głupkowate trochę w pierwszej misji, że tylu chłopa stoi. Nie podchodź, panie lordzie. Nie pokonamy cię. Ale no, ja gameplayowo rozumiem, no bo to chodziło o takie rozszerzenie się, że można było się rozbudować. Mogę zrobić sobie jednego zbrojnego, nowego, świeżego, pachnącego. No, jeszcze jednego do chmielu można zrobić. Browarki. Wilki grasują po okolicy. Dobra, tam wilki. To nie są wilki. To nawet nie smony. Chyba mi zginął w końcu ktoś. Ale chyba włócznik. Wilki grasują po okolicy. Jak dam postawę agresywną, wy się rzucicie na wilki. To nie będzie takie. Bo mi się nie chce. Szczerze, mam w pupie to, ilu umrze. Nie chce mi się tu co chwila patrzeć. No to. W drogę. Włócznik stwierdzę. W drogę. Opatrzcie, kolejny zbrojny. Mój panie. Dobra. Zwiększyłem sobie prędkość. Tu se dorzucimy jeszcze. Ile nam styknie? Coś muszę robić, żeby dopchać się do tych 80 ludzików, nie? Chciałem targowisko. Mam nadzieję, że nie jestem ślepy, lecha nie ma więcej żelaza na tej mapie. Na upartego możemy sobie jeszcze dosadzić sobie troszeczkę. To się nie zmieściło, nie? Rzucajcie się! Myśliwi pomagają, dobrze! Wilki grasują po okolicy! Nie widzę więcej, to były dwa naraz pewnie, zestakowane. Czekamy na rozkazy! Czekamy. No i ukradł ci frajer, będą dwa miecze, a nie będzie zbroi. To jest jedyny problem z tym. A tak trzeba wyłączyć w tym momencie. Jednego i drugiemu kazać do roboty iść. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów. Co mamy zrobić? Dobra. No to co? Konsumujący piwo, no to drewno. Właśnie, nie no, drewna mamy. To się aż tak szybko nam nie skończy tu drewno. Pobłogosławieni, co im tam potrzebuje? Znaczy to nie musimy wielkich rzeczy. To wystarczy jakaś kapliczka, tylko problem jest, że ja... No mam tu część gospodarki i teraz jest problem, bo ksiądz będzie łaził i szukał ludu. Ludu, mój ludu. A grasują. A ma pan rację, panie przyjacielu. Wilki atakują. A atakują, bo włócznicy to debile. Nasze zapasy żywności. Piszmy sobie.
Nie, strasznie fajna misja. Mnie się podobuje. Możesz na nas. Potrzeba nam nowych rekrutów. Wilki grasują po okolicy. Dobrze, myśliwy. A co wy tu? A, bo tam jeszcze jakieś ostatnie jelonki tu zostały. Nie, tu jeszcze biegają. Się uparli tam. Ty. Wilki grasują po okolicy. Dobra, zaczyna się robić problem. Straciłem większość włóczników, głupio. Chyba, że tam był taki wielki atak. Chyba jednak zabiorę wam postawę agresywną. Nie potraficie z niej korzystać. No już mamy 3 miecze. Tak, ten biedak dalej stoi, nic nie dostaje. Trzeba będzie wyłączyć pana od kuźni. Pana kowala. Grasują po okolicy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra, dobra, dobra. My się wilków nie boimy. Zbrojny mi umarł. Bywa. Karczma przy kościele, prawda? Po mszy od razu może na piwko, jak ja jestem błogosławiony oraz uznany. Mamy 25% pobłogosławionych. Piwka jest dużo. Ale po błogosławieniu no to będzie problemik leciuchny. Tu trzeba będzie nastawiać. A tu jest idealne miejsce właśnie pod kościół. A nawet pod dwa. Złota, gdyby pan. Tylko było złoto. Możesz na potrzeba nam nowych rekrutów. Napiszmy. Tak, mam fetysz zapisywania w grach. Wilki grasują po okolicy. Ale to tylko dlatego, że nagrywam, wiecie. Nie chciałbym, żebyśmy musieli, nie wiem, daleko wracać się, tak to nazwijmy. Jak nie nagrywam, to tak często nie zapisuję. Jak nagrywam, to zapisuję bardzo często. Na wypadek jakiejś śmierci, porażki, żeby nie trzeba było daleko się cofać. Siups, dobra. A ba 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 bu bu baba. Zawsze gotowi. No to jest moje. Co mamy zrobić? Moje. Możesz odpowiednio określić. Konsumujący piwo się cieszą. Reszta się nie cieszy. Więcej drwali nastawiamy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Za mało złota, mój panie. A ba, 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 mój panie. Dobra, czyli konsumujący piwo zadowoleni, błogosławieni prawie zadowoleni, wilki bardzo zadowolone. Możesz na nas liczyć. Biec, postawa agresywna, biec. No to dokąd idziemy w drogę? Dokąd idziemy? Co tam brakuje? Ludziów, ale ludziofie to będą. I teraz, no jak już, to tylko idziemy cały czas w kapliczki. Na upartego można też pousuwać część but, ale właśnie chyba się nie... Znaczy w tym momencie to bardziej drwali chyba wypadałoby pousuwać i będzie szybciej to szło. Tylko to już trzeba dobić do ludzików. Żeby nam dobiło do 80, wtedy żeby się nie szwendali. Myśliwych wtedy można też wyłączyć. Po co mają się szwendać? Napiszemy ostatni raz. Tata, drwala i myśliwy. Się nie szwendać, proszę. No, lordzie, ty też się nie szwendaj. Nie jest to potrzebne. To? Dokąd tym razem? Wilki grasują. Jestem dziwny, wiem. No tam te trzy może usunę, żeby to też nie było tak mega daleko. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Dobra. No i teraz już kwestia kościółków. Tu jeszcze możemy dać jeden. Ważne, że piwko nam się utrzymuje. Nie wiem, czy chłop od kopalni nie jest jeszcze problemem. Dokąd idziemy? Masakiera. Ludzie chcą mieć kościół. Potrzeba złota. To jest moja odpowiedź, drodzy ludzie. Jak będzie mnie stać, to już od was zależy, czy będzie mnie stać.
Proszę, macie murowany kościół. Zadowolony? Atak wilków. Ludzie cię kochają, mój panie. Ludzie cię kochają, mój panie. Nie to. Nie to. Wilki grasują po okolicy. No bliżej niż dalej. Mówię, echa chłopa z żelaza już usunę. Zawsze gotowie. Dokąd tym razem? Naprzód! Naprzód. I teraz tak, tu mamy skupisko ludzi i tu mamy skupisko ludzi. I styknie. No, albo nie styknie. Wilki grasują po okolicy. A te 60% się utrzymuje. Raz troszkę więcej, raz troszkę mniej. Panie, wilki atakują. Dawać kamień. Gdzie są woły? Jedzie. No tu mamy 3. Tu mamy 3. Nie, może naprawdę pousuwam już. Tu dam. 3%, 4%, 3%, 4%. Dokąd idzie? Wilki grasują po okolicy. No spada. Czekajcie, no bo no w teorii... No nie wiem. No nie ma sensu już więcej tu usuwać budynków. Zawsze gotowi. To... Dobra. Tym razem... No to powinno wystarczyć, nie? No tu trzech księży powinno łazić. No ten niepotrzebny idzie tu. No to jest to, nie? Ci zamiast tu się zajmować tymi, to ten na przykład idzie tu 1% byczku. Był 1%. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Był 1%. Włazi w te wilki. No był 1%, pany. Dobra, zaryzykujmy. Znaczy nie, no dopóki tu zostaną karczmy, a reszta będzie tam, to będzie dupsko. Mam 8 mieczy. Wow. Potrzeba kamienia. No tu księża nie mają aż takiego rozstrzału. Wilki grasują po okolicy. A weźcie, bo ja już tutaj nie tworzę więcej jednostek, bo liczyłem na to, że tu już będzie drzwi. A te wilki się... A te wilki robią się problemem, no. Dobra, jest. No, mówiłem, że jest problem, proszę kończyć. Misja skończona. Stracone jednostki, no to jest problem, że się jeszcze w punktację wliczają stracone jednostki. No ale jest, udało się. To najważniejsze. Jakoś mega długo aż nam nie zeszło, ale nie, to już nie dziś, to już nie dziś, to już nie dziś. Bo dziś jest koniec, moi drodzy, więc jak się wam podobało, nie zapomnijcie ocenić, rozkomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!